Koledzy z grupy uderzeniowej są już gdzieś pod szczytem. My jesteśmy w bazie wysuniętej na wysokości 5700 metrów. Wtem Urkien wpada do naszego namiotu. Twarz Urkiena jest szara jak popiół. Urkien krzyczy: nie ma krewas, nie ma wpadu do szczeliny lodowej. Pędzimy na dół i wreszcie jesteśmy na miejscu wypadku. Kilkanaście metrów pode mną jaśnieje twarz Nimy Tensinga i dobiega zdławiony głos: doktor Saab, help me. Ryszard Gajewski, kierownik wyprawy TOP na Dole Gili. A więc dzisiaj mieliśmy wypadek, Piotr Borowski wpadł do Szczeliny. Okazało się, że Piotr tak się wklinował, że nie byli w stanie go w ogóle ruszyć, nie był w stanie w ogóle sięgnąć do niego. Wpadł między dwie lodowe ściany, w bardzo błyskawicznym tempie się wychładzał. Także lekarz nasz, Romek Mazik, o 12.40 stwierdził zgon Piotra niestety. Helikopter landing! Każdemu gdzieś tam w głowie zalega to pytanie, dlaczego Piotrek, a nie ja, albo kto inny, i tutaj odpowiedzi nie ma sprawiedliwej, no po prostu pech, ale pech przecież może dotknąć każdego z nas i każdy z nas te obawy ze sobą już do końca wyprawy w pewien sposób nosi. Tak, śmierć Piotra Morawskiego, naszego dobrego znajomego, na pewno ostudziła zapały początkowe, z jakimi tutaj się pojawiliśmy. Było to dosłownie w pierwszych dniach naszej działalności pod tą górą. Ja jestem oswojony ze śmiercią na co dzień i, że się tak wyrażę, także i z przewidywaniem swojej śmierci. No dobrze, są badanie, no. No tak, stopniowo będziemy ewakuować. No trudno, to znaczy koniec.